Colin, co tam robisz? O, rany. Kolka, chodź. No chodź. No to nie, tu wej. O, są ludzie, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Mam aż więcej osób tutaj zbierze. Chodź, Kolka, nie bądź taki samotnik na wygnaniu gdzieś tam. No co? No co? No co, mały gniotku śmieszny? Dobry wieczór! Cześć wszystkim! O Boże, nie wzięłam nic do picia. O nie! Cześć! Cześć, Natalia z Maryjką. Zazdro tej Maryki. Właśnie jak napisałeś, się meldujesz z Maryjką, to pomyślałam dokładnie o tym, że nie wzięłam sobie dzisiaj nic do picia. Chciałabym, pewnie zaraz będę żałować. Czekajcie, dam sobie to ciszej. Nie wiem, jaka muzyka będzie lecieć, bo mam Spotify'ową listę, która jest polecana w tym tygodniu. A ostatnio Spotify mi w ogóle proponuje tutaj takie słabe rzeczy, że nie wiem. Czasami miałam takie tygodnie, że jak leciała playlista ze Spotify'a, to leciały naprawdę fajne rzeczy. W sensie dużo z tych piosenek jakby trafiło do moich ulubionych, a teraz są takie kiepskie, że w ogóle nic nie. A mam tu picie. Sorry, kłamstwo. Mam picie. Chyba z wczoraj woda jeszcze tu stoi moja. O, dobry wieczór wszystkim. Już się śmieję. Cześć, Koronkowa i Beata, Kłyza, Ragi. A jak ty chcesz siedzieć, powiedz mi? Jak ty chcesz siedzieć? Dobra, siedź sobie tak. Kurde, chciałabym mówić, że bliżej, żeby nie musieć się do przewijania. O, może tak? Tu widać mi bałagan. Złe ustawienie sobie wybrałam. Mogłam posprzątać bałagan na ziemi, zanim zaczęłam live'a. Dobra. Cześć, Beata Kryza i cześć, Katarzyna. I cześć, Ewa Tyciulkowa. Ultradora pisze jeden. Jeden. Co jeden? Cześć, Gomeles 83. Magdalena Kontowska. Cześć, jestem w MPK. Nie mam słuchawek i nie chcę robić wiowy, wrócę do domu, to dołączę, jak już należy. No dobrze. Cześć, Cedula i Lucja Bożek. Magdalena Kontowska zaczęła live'a SAS-a. Czyli zaczyna się dobrze. No teraz mi kazała lecieć po picie. Dziękuję. Znowu leci jakaś słowa piosenka na Spotify'u. To nie jest dobry znak. Dobra. Zobaczcie się na makijaż, wygląda, że milion dolarów. Dziękuję bardzo, robiłam właśnie, kręciłam dramę mamy na jutro. Także w jutrzejszej dramie mamy będzie ten makijaż. A szminka to jest nowa szminka. Taka. Myślałam, że będzie inna. W ogóle mam tak ciemno od góry. Muszę zacząć kręcić live'y przy świetle dziennym. Tylko, że światło dzienne kończy się o 16. A o 16 chyba nikomu się nie chce oglądać live'ów, bo wszyscy mają prawdziwe życie, nie? Matt Taxi Driver. Hello, pozdrawiam z Gwiazdy Polarnej z Liwic. Pozdrawiamy również. Natalia mówi SAS-a. Cześć, Monika Paluch, Zofia. Koty najedzone, kocie kuwety posprzątane, można chillować. O, jak dobrze. Ja w sumie też, moje też. O Jezus, nie nakarmię jeszcze zwierząt. A czy wieczorem? Bo rano je zawsze karmię. O nie, teraz po live muszę im karmę na ten nasypać. Wytrzymacie jeszcze chwilę, co? Wiesz, coś tam jeszcze było w miskach. Przypomniałaś mi o nakarmieniu zwierząt, dziękuję. Cześć, Paulina Terter. Zoza, złośnica, hej, mnie również Maria prześladuje. Iza z Gdańsk, wita Gliwica i resztę świata. Gliwice pozdrawiają Gdańsk i resztę świata. Cześć, Agnieszka J i Ania Pudło. Halina Pasiecznik. Hej, teraz Monachium, ale kiedyś też Liwicy. O, jak fajnie. Jak tam w Monachium się żyje albo przebywa tylko. Dziewczyny się spotykają poza moimi live'ami tutaj. Czuję się zazdrosna. Joawu pisze mi, hej Kinga, wyglądasz ślicznie, ciężar cię służy. Dziękuję, kochana, bardzo. Kolka, już nie wychodzimy dzisiaj na pole. Po prostu nie ma takiej możliwości. Jest ciemno i zimno. I nie będę cię szukać po nocach, po empikach i w ogóle. Paulina Tertel, ja poproszę filmik z makijażem Demi Moore. Dobrze, tylko sobie kupię trochę silikonu, dorobię sobie sztuczne policzki, to sobie nici dam. Czy to wystarczyłoby tutaj sobie przykleić nitkę? Tak się to wyłuszczą. To by była Demi Moore już, w sumie. Kto wie, ten wie.
Natalia Łytasińska mówi, że Ragnar, no Ragnar. Ostatnio właśnie koty mnie tak strasznie prześladują i za mną łażą i chcą się przytulać, a czy jeden i drugi, trzeci nie. Także Ragnar chyba czuje zazdrość, więc muszę mu trochę doładować baterię miłości. Wiecie, jak to jest. Redka 2-3. Hej, zamówiłam krem kolor Nuxe. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Wzięłam też szminkę Shiseido Błyszczyk. Jestem jej ciekawa. O, a który wzięłaś kolor, kochana? Jestem też ciekawa, jak się sprawdzi. No dla mnie to jest podkład ulubiony na chwilę obecną. Wygryzł wszystkie inne. Dzisiaj już zmieniłam kosmetyczkę na kosmetyczkę lutego. Także w tym tygodniu myślę, że pojawi się film z kosmetyczką lutego i testuję nowy podkład. Ale o tym będzie ten. A czy to nie jest jakby nowy podkład? Mam teraz na twarzy ten podkład taki Max Factor. On chyba jest z zeszłego roku, ten taki w tubce wyciskany właśnie. Bo tak jak mówię, no mam go od zeszłego roku, a nigdy nie nagrałam jego recenzji. A używałam go już dawno, dawno temu. Więc nie do końca pamiętam. Colin łapie zen, nie krzyczę, popatrz. Ale używałam go w zeszłym roku, więc już nie do końca pamiętam, jak się sprawował. Więc jakby nagrywam od początku jego recenzję. Dziś mam go na twarzy. I co ciekawe, mam ten podkład z Max Factor na twarzy dzisiaj od 14. Mam korektor pod oczami i tutaj trochę dawałam korektora, ale to była godzina 14. Na to mam puder z Golden Rose, taki ten mineralny. I zaliczyliśmy pół godziny spacer z Ragnarkiem, z maską na twarzy, taką normalną, bawełnianą maską na twarzy, przylegającą. I nie poprawiałam się, jeżeli chodzi o podkład w ogóle. Także jestem troszeczkę zszokowana, że tak dobrze się trzyma, że to jest taki dobry podmaskowiec. Ragi, chcesz być w filmie? To musisz tutaj buźkę pokazać swoją piękną i szlachetną. No. Moje dziecko. Kasia 91, Zakary Zwierzyniec będzie chrupał karmę i mlaskał od siebie w nocy, żeby cię obudzić, założę się. Mlaskać sobie mogą i chrapać, najgorzej jak kola łazi i wyje, tak jak co chwilę można słyszeć, albo teraz, albo właśnie w filmikach, nie? To jest wyjec, taki pospolity, właśnie taki wyjec, właśnie ty. I on wyje po prostu, bo chce wyjść. Chodź. No chodź na kolana. Chodź. Właśnie wmucha stópki Ragnara. A Ragnar tak nie lubi, jak go koty dotykają. A czy w pełni się tolerują i ignorują, ale małe kotki zwłaszcza, chodź Colin, bo kola trochę mniej, ale małe kotki strasznie chcą już tak, to właśnie to, strasznie chcą przytulać Ragnara, albo sobie na nim łapkę położyć, albo głowę, a Ragnar jak widzi, że kot go przytula, to jest taki, staje i się przemieszcza w inne miejsce, nie lubi być dotykany przez koty, po prostu tak jest. Może sobie lampę dam bliżej, wbicie, co? Czy wszystko przewrócę i to będzie katastrofa? Udało się nawet nie zrobić katastrofy. Dobrze. Zofia. Polecam się na przyszłość. Moje kociaki nie pozwolą mi zapomnieć o porze karmienia. Oj nie. Nie, bo one nie mają pustych misek, tak? Tam jeszcze jest żarcie w miskach, więc w sumie nie wiem, jaka jest filozofia z kotami. A czy ja robię tak jak z psem, czyli po prostu zawsze o tych samych porach daję, staram się dawać im żarcie tam rano i wieczorem. A nie wiem, czy z kotami też tak jest, czy dopiero jak zeżrą wszystko z misek, nie mam pojęcia. I będziesz tak spał, a nie możesz iść do legowiska sobie, jak prawdziwy człowiek? Tatulinią, pozdrawiam Ciebie i pieska oczywiście, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Angelika Lośniak, zwał mnie miał z miniatury, a tu go nie ma. Jest, tu ma głowę, tu jest mopsik cały czas. Magdalena pisze Kątowska, a ja postanowiłam dzisiaj skrócić włosy męską maszynką do strzyżenia. Wyszło tak dobrze, że wracam właśnie od fryzjera. Jest krótko. O kurde! To jak to? Jaką fryzurę sobie chciałaś zafundować tą maszynką? No tak, bo ta się skadymy murnitka lub konturowanie czarnym bronzerem. Dokładnie tak, nie? Aga mówi, że Kate Moss też się nadaje jako inspiracja. Ej, dokładnie, i naprawdę. Bo to chodzi ogólnie o podkład. O pokaz Fendi, w którym szła Demi Moore i Kate Moss. I ja byłam pewna, właśnie ostatnio jeszcze na live mnie o tym pisałyście, a ja byłam po prostu pewna na 100%, gdyśmy tylko mknęły te zdjęcia, że to jest jakby jakaś taka kontrowersyjna pokaz, nie wiem, że czy w tym coś tak zrobiło kiedyś, że był, że myślałam, że to w pokazie po prostu idą ich sobowtórki, że to nie są one, a na przykład to była prawdziwa Demi Moore. I po prostu nie mogę w to uwierzyć, nie? Masakra. Natalia pisze, że błyszczyki Shiseido są super. A czym się wyróżniają? Halina Pasiecznik?
Dzisiaj walę z butli, jak prawdziwy żul, bo nie mam nawet rureczki ze sobą. Halina Pasiecznik. Żyję już od 21 lat. Ja to już dinozaur, ale lubię Cię oglądać. Jak dinozaur, jak żyjesz od 21 lat? No taki młodziutki dinozaurek. Tak na marginesie ślicznie wyglądasz, a ciężar Ci służy. Dziękuję bardzo. Akwarelle Anonim. Dziewczyny teraz w super farmie jest 30% na nuks. O, jak słodko. A tak, miałam pytać, czy są otwarte, ale są otwarte. Przecież nawet były teraz w tą pandemię otwarte super farmy. Fashion Dream. Hej, ale kota mi ci śpiewa. Strasznie. Łazi i chce wyjść, nie? Fashion Realm, czyli Zuza pisze, ja nie wierzę, że Demi Moore sobie zrobiła coś takiego, co poszło nie tak, to niedawno stosowała hirudoterapię. No, nie wiem, ale wiesz co, na przykład jedna dziewczyna mi pisała, że... I rzeczywiście, potem jak wyszłam na Instagram Demi Moore, to na zdjęciach po pokazie już wyglądała jakby w miarę normalnie, nie? Nie wyglądała aż tak i że to ponoć był rzeczywiście tylko jakiś taki efekt, jakiś trik zrobiony na pokaz. No mogła to mieć jakieś taśmami przyklejonymi czy coś, tylko po to, żeby ludzie gadali, no rzeczywiście, nie? No. Surlejka, nie ma nowych dram w USA? Są! Są! Właśnie nakręciłam dzisiaj dramę Mamę i jutro będzie na kanale nowa drama Mama. Best wishes Marta. Co sądzisz o Ambient Lighting Powers Hourglass? Zastanawiam się, czy kupić. Jest genialny, jest rewelacyjny i rzeczywiście jak wychodził, to był no, takim hitem, totalnym hitem. I to jest jeden z niewielu produktów, które tak zużyłam do zera, nie? Zużyłam cały, całutki puder do zera. I cały czas, jakby odkąd go zużyłam, noszę się z tym, żeby kupić jego, no żeby kupić, bo jest pełne opakowanie. Ale kurde, powiem Wam, że teraz jednak te kosmetyki, ta technologia tak idzie do przodu, że jest dużo kosmetyków porównywalnych. Na przykład ten puder z Golden Rose, który mam dzisiaj na twarzy. Patrzcie, jaki on daje bardzo ładne, miękkie wykończenia. To jest zwykłe Golden Rose, to jest ten taki terracotta puder i odcień ma chyba, nie wiem, czwórka czy coś. Jest taki, no naprawdę jest efekt zbliżony. Nie powiem, że to jest totalnie jak Hourglass, zwłaszcza, że nie mam teraz Hourglass jakby fizycznie w ręce, ale jakby te pudry z niższych, średnich półek wykończeniowe się robią bardzo dobre, nie? Natomiast kiedy wychodził Hourglass, to po pierwsze nie było niczego takiego, a po drugie ten Ambient Lighting Powder, a po drugie jak już coś było, miało mieć odrobinę, nie być całkiem matowa, być pudrem, to było straszne, nie? Było glitterowe, miało pełno drobinek, a teraz te formuły są dużo, dużo lepsze jakby, nie? Natomiast jeżeli chcesz ten produkt i w ogóle myślisz o nim, to na pewno się nie zawiedziesz, bo jest rewelacyjny. Redka 2-3. Błyszczyk bezbarwny, podobno można go nakładać na polika. Wyjca trzeba wykastrować. Kochana, wyjec jest wykastrowany już dawno. Wyjec jest wykastrowany w wakacje, go chyba kastrowaliśmy. Tak, i zmieniło się jego zachowanie bardzo na plus. Natomiast wycie jest wyciem wciąż. Także ten. A błyszczyk na poliki, że z Shiseido można, ale to w sumie wiesz, można każdy tak naprawdę, nie? Szminkę, błyszczyk, wazelinę, no. Aga pyta, czy jajca ma ucięte kot? Tak, ma ucięte, jest wykastrowany, tak jak mówiłam, już w wakacje. I to było tak, że na przykład ja się tak dziwiłam, bo zaraz po kastracji, jakieś 2-3 tygodnie po kastracji był tak grzecznym, anielskim, miłym kotem, że myślałam, że eureka, bo jak czytałam o kastracji, to wszędzie jest w sumie napisane, że 2-3 tygodnie to kot jeszcze się może zachowywać tak po staremu, bo jeszcze się ten testosteron, te hormony się muszą unormować. Natomiast u niego było na odwrót, że 2-3 pierwsze tygodnie był idealnie grzeczny, natomiast potem wróciło wszystko do normy. No oprócz tego, bo już wcześniej zdarzało mu się znaczyć teren, czyli obsikiwać i w ogóle. I tego nie robi, jakby z tym jest porządek, nie ma w ogóle żaden kot, maluchy w ogóle nie mają z tym problemu, także żaden kot mi niczego nie znaczy, niczego nie sika, także to jest super, jest czysto, są kuwetowe te koty i tak dalej od samego początku, ale no ten staruch właśnie wyje, no po prostu i jakby wiecie, jeszcze tam 1000 rad, 1000 artykułów, po prostu chodzi o to, że to jest kot nauczony do wychodzenia, do życia, 50% w domu, 50% łażenia sobie, wychodzenia po dachach i na pole. No i tyle, jak nie wychodzi, to wyje, a nie będę go wypuszczać o 9, 10 w środku miasta, gdzie coś go może przejechać, nie, sorry. Także to jest to. O, Natalia Wojtasińska, ja się kotkom nie dziwię, kto by nie chciał przytulać Ragnara. No, a Ragnar jest najlepszy, jak... I uciekł od kotków. Zofia. Co
Co do karmienia kotów, do roczku żarełko bez ograniczenia, później wyznaczone ilości do ich wagi w określonych porach, najlepiej 3 razy dziennie. O, super! U nas jest tak, że te koty by, zwłaszcza cudny, ten biały, on by jadł tyle i jest już taki tuściutki, że ja się na przykład boję trochę i tak myślę, czemu nie ograniczyć trochę żarcia, ale mają, nie mają jeszcze roku, na pewno, one są jakoś z wakacji chyba, może z czerwca, z lipca, jakoś tak. Także nie wiem, nie, ale jest naprawdę, robi się tuściutki. Na przykład Kola, ten czarny, jest takim smukłym, właśnie wybieganym kotem. Widać, że sobie wychodzi i biega. Ten rudy jest taki normalny, natomiast biały jest tuściutkim koteczkiem. A Rak jest tuściutkim mopsikiem, ale jest kochany. Wszyscy cię kochają. Tak? Tak. Tak myślisz, że jest moim dzieckiem. Numer, czy jest moim dzieckiem. Joanna Gliwa. Hej Kinga, polecasz jakiś błyszczyk taki, który robi mega tafle na ustach, ale nie za miliony? Czy ja o nim mówiłam jakoś w ostatnim, przedostatnim filmiku? Będę nakrywała w tym tygodniu ulubieńców na pewno stycznia i tam się pojawi taki błyszczyk, ale żeby ci ułatwić życie, jest to... Kto to jest rzuciły na ziemię, nie chcę wiedzieć co. Jest to Essence Shine Shine Shine. Jednym z moich ostatnich filmików go używam na stówę i na pewno jest tam wymieniony w opisie i jest nawet do niego link. Halo? Tu jest kamera, chcesz się pokazać? Chcesz zaprezentować swoją wspaniałą mordkę? Magda Kątowska, zrobiłam sobie fryzurę pod tytułem Pandemio, idź w pizdu, mam dość. Wszyscy to znamy. O Jezu, czekajcie, próbuję założyć nogę na nogę z mopsem na kolanach. Udało się. A ty gdzie idziesz teraz? Będziesz co robił? Nie, będzie pokazywał tyłek chyba. Aga 270718, powiesz ten odbycik, schowaj. Kinga, ale Kate po pokazie już wygląda w miarę normalnie. Myślę, że tam jakiś zabieg tuż przed pokazem plus jakiś masakryczny make-up zrobiło tragedię. No tak jak mówię, zastanawiam się, czy to nie było zrobione po prostu specjalnie, żeby ludzie gadali. O, to jest rudy kotek. Widzicie, on ma normalne gabaryty. Żeby właśnie ludzie gadali i żeby nie było jakiegoś takiego No bo takie coś można by łatwo zrobić, jak mówię, jakąś taśmą, to wszystko ten, żeby to wyglądało na jakieś takie mega zniekształcone rysy twarzy. Halina Pasiecznik. Żyję kochana w Monachium, a o 21 lat. Aha, sorry. 20 lat miałam dawno temu. O. Natalia Łęska. Hej, mój jeden z kotów to taka wredota, że tylko mnie akceptuje, więc mój próbuje wejść w łaski, karmiąc ją smaczkami. Znacie jakieś inne metody? Nie wiem, jak mnie ten... Bo ten czarny kot to jest kot jakby Damiana, nie? To jest kot, który był tu zanim... Nie, w sumie poznaliśmy się i on potem wziął tego kota, bo ten kot wcześniej mieszkał z jego ciocią. To jest druga historia, jak to nie? Musiał go wziąć, więc go wziął. Ale nie znał mnie, natomiast Damiana znał. I jak ja się wkładałam w łaski? On bardzo lubi być chili. Błagam cię, zejdź z tego kwiatka, nie? Pszik, pszik. Chili, psik. Właśnie mi kot łazi po kwiatku, po tej palmie, co zawsze stała z przodu. Teraz stoi przy oknie, bo tu jest kaloryfer i schnęła przy tym. Chili, psik. I widzicie, psik nie reaguje na moje koty, nie? Psik, psik. Idź z tamtego kwiatka. Nawet kij z tym kwiatkiem, ale one rozgrzebują całą ziemię i robią syp dookoła. No dobra, nieważne. Jak ja się wkupowałam w łaski, tak po prostu, że go karmiłam i przychodziłam do niego, jak Damian był w pracy i bardzo lubi być drapany paznokciami po szyi i chyba to w sumie, nie? Teraz już się rok prawie znamy z kotem, także już jesteśmy ziomy dosyć mocno, tacy zziomowani jesteśmy. Natalia Wojtasińska. Nie kleją się, są kryjące i trzymają się, te z Shiseido, ale i tak Guerlain są lepsze, a to jest ten otyły kotek. A czy nie wiem, czy jest otyły. Są lepsze. Glam Shop ma jeszcze lepsze kurka na wacie. Jestem w szoku. Ale co na wacie? Na wacie? Nie rozumiem na wacie. Cześć, MS Hank 83. Justyna Z. Hej, witam. Dziś znowu trafiłam na live, bo akurat pora karmienia maluszka, więc dzisiaj a mama ogląda. O, buziaki dla was. Fashion Reel potwierdzam, Hourglass cudowny i jak kończę, kupuję następny, muszę sprowadzić Golden Rose. No, polecam ci bardzo, naprawdę, on jest w takim czarnym opakowaniu i byłam zszokowana, nie? I teraz naprawdę coraz więcej tych, kurczę, tańszych formuł, zwłaszcza jeżeli są wypiekane, no kurde, bardzo się mocno zbliża, nie? Natomiast no, Hourglass to jest jednak coś fajnego, nie?
Kamyk 3217. O, jest live, to oznacza idealny warunek na ogarnięcie puzzle'ów. Mam nadzieję, że z godzinkę będziemy gadać. Pewnie będziemy gadać. Powodzenia, jaki kolor na puzzle'ach? Best wishes, Marta. Jaki kolor tego pudru z Hourglass miałaś? Miałam ten najbardziej żółty, który nazywał się Diffused Light? Diffused Light chyba. Loki księżniczki, cześć wszystkim. Piękny makijaż oczu mi mówisz. Dziękuję bardzo. Nie mówisz. Jutro będzie dla mnie mamie, robię ten makijaż. A czy no to jest makijaż z filmu, który kończyłam wcześniej, który będzie jutro. O, to chciałam powiedzieć. Kill Your Mind One. Widziałam gdzieś na Insta, że Demi i Naomi będą robiły live'a odnośnie tego pokazu. Będzie na YouTube dzisiaj wieczorem. Czyli sprawdza się moja teoria, że wszystko jest po to, żeby zrobić dramę po prostu. Totulinum. O Boże, on położył teraz głowę tak pyszczo na mojej tej ręce i tak będzie leżał teraz. Dobrze. Totulinum. Czy możesz powiedzieć, jak przyzwyczaiłaś pieska do kotów lub odwrotnie? Nie powiem, chcę, mam pieska i chcę kota. Jesteś wzorem jak dla mnie, że piesek z kotkiem może się dogadać. Czekaj, jeszcze raz. Że masz, chcę, mam pieska i chcę kota. Czyli masz pieska i chcesz kota. No to tak, powiem ci, iż Ragnar ogólnie z natury nie jest psem, który ma w sobie jakąś agresję, nie? On nie, w ogóle nie wiem, no nie ruszają go koty, nie? Plus była taka historia, że on w wakacje chyba spędził 2 albo 3 miesiące właśnie w domu moich rodziców w Rajczy, gdzie akurat wtedy napatoczyła się kotka, taka dzika żyjąca kotka, skumplowała się tam i moi rodzice ją karmili i jakby zaczęła mieszkać u moich rodziców właściwie, nie? No i to, nie wiem, no Ragnara chyba ten kot nie za bardzo obchodził. Także on ogólnie jakby podejście do kotów od zawsze miał takie, że co to jest, nie bardzo wiedział, o co chodzi, ale nie miał sobie w ogóle agresji do kotów. Więc nie wiem, jak to jest z psem, który już w sobie ma niechęć do kotów, bo niektóre psy tak mają. Na przykład wiem, że jak mieliśmy Huskiego, no to on kotki po prostu zabijał, nie? Po prostu nie byłoby raczej takiej możliwości. Natomiast no Ragi w ogóle nie był uczony agresji, też nie ma tej agresji w sobie, także nie było nigdy z tym problemu. Jak gdzieś spotkał kota takiego ten, to po prostu wąchał i chciał się z nim bawić. Nie wiem, czy kiedyś pamiętacie, na Insta pokazywałam, że w Katowicach do mieszkania wszedł mi kot. Razem z kurierem nagle patrzyłam kota w mieszkaniu i Ragnar był bardziej w szoku, nie wiedział, o co chodzi, i potem się chciał bawić z tym kotem i nie miał w ogóle agresji, więc ze strony Ragnara jakby zupełnie spoko. Maluchy, małe kotki trochę się go bały, no bo to było dla nich nowe stworzenie i jakby nie miało wcześniej kontaktu z kotem, ale z kotem, z psem, no ale wiadomo, nie, jakby też nie były uprzedzone jakoś, nie miały jakby negatywnych tych, nie, one na niego strasznie tak prychały i tak się bały i tak tymi pazurkami do niego, no ale on je ignorował i w momencie, jak on je ignorował, no to one się uczyły, że jakby chyba nie ma potrzeby się go bać, ani go straszyć, ani być zestresowanym, bo on jej tak ignoruje, nie. Najgorzej było z Kolą, z tym czarnym kotem, no bo wiadomo, że to jest dorosły kot, więc to już ma wyrobione jakieś nawyki. Ale jakoś, nie wiem, jakoś się udało. Wiem, że bardzo często stosowana jest ta taka metoda, ta izolacja z czymś tam, że masz to jedno jakieś, masz pomieszczenie, na przykład w domu jakiś pokój i jak przychodzi nowy tam pies czy kot, to niech sobie tam pomieszka w tym pokoju, czy w łazience, czy jakiekolwiek pomieszczenie masz, na przykład cały dzień niech tam sobie bidny siedzi, no ale niech siedzi, a potem następny dzień to niech tam ten taki drugi zwierzch niech będzie w tym pomieszczeniu, żeby po prostu się z zapachami oswoił. Jakby no, zapachy są ważne, zanim jakby Ragnara wprowadziłam, to wprowadziłam najpierw jego legowisko, jego kocyk, tak żeby koty mogły obwąchać, znowu Ragnar miał coś od kotów, żeby obwąchać. Jest dużo jakby metod tych takich socjalizacji, nie? Ale to zależy i od kotka, i od pieska, mi się wydaje też bardzo, bardzo często, bo niektórych rzeczy no nie przeskoczy się, nie? Redka 2-3. Każdy błyszczyk na polika, o nie, są strasznie zapychające, tak jak rozświetlacze, czytajcie składy. No ale rozświetlacze są stworzone tego, żeby być na policzkach, nie? To też jest takie, wiesz, no każda skóra jest inna i każdy ma inne preferencje, ale jeżeli na przykład chodzi o, nie wiem, sesje zdjęciowe albo pokazy mody, no to takie rzeczy się stosuje, to jest jakby normalne, nie? Że używa się szminki albo błyszczyków, albo wazeliny, albo czegokolwiek w innych miejscach twarzy, bo wiecie, no pamiętajcie, że jeżeli coś ma napisane tylko, że jest na przykład do, nie wiem,
policzków czy do czegoś, nie znaczy, że nie możesz tego używać w innych miejscach twarzy najczęściej. Trzeba myśleć kreatywnie, nie? Tak działają najwięksi make-up artists, że po prostu działają kreatywnie i myślą o różnych zastosowaniach tego produktu, patrzą na jego formułę, jego konsystencję, jego błysk, jego kolor i używają w różnych miejscach twarzy, nie? Więc oczywiście no niektóre produkty mogą zapychać, no ale też do tego mamy oczyszczanie twarzy bardzo dobre, nie? Żeby unikać takich rzeczy, nie? No. Fashion Dream, koty będą posiadać babyka. No, pewnie tak. Musimy zainstalować drzwi do sypialni. Po prostu muszę mieć drzwi do sypialni, żeby nie zawsze... Tak, jeżeli nie będę miała ochoty widzieć kotów obsiadających moje dziecko, to chciałabym, żeby nie obsiadowały mojego dziecka. Także potrzebne są drzwi do sypialni. Agnieszka J. Kochana, wiem, że pewnie to nie twoje klimaty, ale może kojarzysz jakiś trwały zapach, wodę perfumowaną słodką? Coś owocowego, najlepiej wiśniowego, ale również wielowymiarowego. Wiśniowego za nic w świecie nie kojarzę, nie znam się, nie wiem. Masz rację, nie moja ten, ale na pewno ktoś tu będzie znał. Czy ktoś zna może coś takiego słodkiego, owocowego, wiśniowego? A wiesz, co mi się skojarzyło, nie wiem dlaczego, być może ze względu na kolor, a Black XS od Paco Rabanne były kiedyś takie perfumy i one były słodkie, ale chyba miały w sobie trochę owocowości i nie wiem, czy nie miały wiśni. Nie wiem. Może teraz to wymyśliłam. Dajcie, pomóżcie tutaj koleżance, bo ja nie umiem. Aga 270781. Natalia, kotów nie da się przekupić, to indywidualiści, sprzęt to już inna historia. O, nie zgadzam się. Da się nie tyle przekupić, co da się do siebie przekonać i da się przez samo bycie tutaj i dokarmianie i nie wiem, i wypuszczanie i drapanie. No sorry, ale tego kota przekupiłam, nie? Bardziej bym powiedziała, że psu się nie da przekupić, bo są przywiązani do jednego właściciela, tak na amen, nie? Ale potrafią pokochać inną osobę, nie? Jakby, wiecie, nie? Tak samo człowieka da się przekupić i przekonać do siebie. Cześć, Anneles. Natalia Wojtasińska, Agnieszka J. A zapachy Guerlain? Wszystkie słodkawe i prawie każdy ma wisienkę w sobie. Beatrice, coś Marta. Widziałaś Jeffrey'a Stara, który płakał żernymi łzami, opowiadając, jak ktoś z jego rodziny zmarł i musiał zrobić sobie przerw od social mediów? Nie. Może ta babcia? Bo coś z babcią było. Czy z mamą? Mamę miał chorą? Nie wiem. Nie widziałam tego. Nie wiem, czy chciałam śmiać, czy być okropną teraz. Koluś, Colin, chodź, nie świruj. MS Hanka 83. Każdy facet lubi być drapany paznokciami po szyi. Mam na myśli wątek o kocie. A wiesz co? A maluchy nie lubią. Na przykład rudzielec w ogóle nie lubi być przytulanym kotkiem. W ogóle. A wszystkie traktujemy tak samo. Lubi siedzieć przy człowieku. On tak przyjdzie koło mnie, sobie usiądzie, tak wiecie, tak z 10 cm, 15 nawet ode mnie. Popatrzy sobie, czasem przyjdzie i się tak przytuli do nogi albo coś takiego. Ale nie lubi, żeby go głaskać albo dotykać jakby w ogóle. Wtedy jak jakikolwiek jest kontakt z człowiekiem, to on ucieka, nie lubi być głaskany. Natomiast biały już bardzo lubi być głaskany, ale właśnie nie lubi być, o ten właśnie usłyszał, nie lubi być drapany, nie lubi ani drapania za uszkiem, ani nic, ale bardzo lubi, jak się go głaszczy, wygłaskuje, to uwielbia, a kola najbardziej lubi być drapany, to zdecydowanie nie. Natalia Wojtasińska, kurka na wacie to takie powiedzonko, aha, ale jestem lamerska. To takie powiedzonko, przerywnik. Jestem w szoku, jak fajne są błyszczyki z Glam Shopu. Okej. Natalia Szpilewska. Oj, załapałam się na live. Dzisiaj z Winkiem masz jakiś sprawdzony sposób na zbyt przetłuszczające się włosy. Zdrówko, kochana. Wiesz co, no to co ja stosuję, to na pewno peelingi skóry głowy. Takie peelingi skraby, wiesz. Są na przykład Natura Siberica się nazywa. Taki chyba rokietnikowy, wymyślam to, nie wiem, ale jest taki peeling do skóry głowy Siberica, coś tam, Siberica, wpisz, to Ci wyskoczy na pewno. I to jest po prostu taki mechaniczny peeling i on niby też ogólnie polepsza ukrwienie i że włosy lepiej rosną, ale świetnie oczyszcza skórę głowy, więc to na pewno raz w tygodniu, czy tam dwa razy w tygodniu, zależy jaką masz potrzebę. No potem dobrze oczyszczający szampon. W wakacje używałam z Altery z węglem. Chyba. Przypadkowo kupiłam go w Rossmanie i okazał się świetnym, oczyszczającym, ale nie takim, że robiście siano na głowie szamponem. No i trzecim moim hitem, suche szampony,
suchy szampon, ale nie jak włosy się przetłuszczą, tylko po umyciu i wysuszeniu odrobina suchego szamponu. Ja najbardziej lubię te z Colab. Colab, one są w Hebe dostępne, bo mają taką dosyć lekką formułę, nie są takie kredowate jak Batiste. I jakby te trzy rzeczy bardzo mi pomagają. No i czwarta rzecz, która bardzo, bardzo, bardzo pomaga, to jest rozjaśnianie włosów niestety. Jak mam rozjaśnione włosy, Colin, błagam, to się dużo mniej przetłuszczają. Jak mam naturalny kolor, przetłuszcza się dużo bardziej. Także naturę mogę mieć w zimie. W lecie poleci platyna pewnie. Natalia też robi pazy. Natalia Szpilewska. Będzie drama, już nie mogę się doczekać. Cześć, Ega. Natalia Łęska. Już trzeci rok leci porozumienie, jak nie było, tak nie ma. Ojej. Karolina Lada. Pozdrowienia z pracy i ze Sztokholmu. O, jak fajnie, byłam w Sztokholmie. A co do piesków i kotków, to różnie. Mój haszczak chce się bawić z kotami moimi, a one nie bardzo, ale są postępy, zaczynają spać blisko. Ale super. No nasz husky, chociaż nie uczyliśmy go też żadnej agresji, niczego takiego, po prostu nie cierpiał. A to nie tylko kotów, tylko wszystkich małych futerkowych stworzeń. Tak samo nienawidził małych psów włochatych, nienawidził kur. Zdarzało się, że przyniósł nam jakieś kury od jakichś sąsiadów. A czy nie, nie przynosił. Zagryzał chyba i zostawiał, ale przynosił nam jakieś kuny i łasice w nocy, w zimie, nie? Takie już są zagryzione, to u moich rodziców właśnie w Rajczy, nie? To po prostu, to taki miał instynkt po prostu bardzo mocny. Akwarele Anonim. Kinga, to sprawdź sobie jeszcze Golden Rose Nude Look Powder. Wydaje mi się, że jest ciut jaśniejszy niż Golden Rose 4. Mam kochana ten puder. Ten taki różowy w opakowaniu, nie? Jest fajny, ale dużo bardziej mi odprowadza ten właśnie, ten z czarnym i ten właśnie, ta czwórka jest dla mnie idealnym odcieniem. Kamyk 3217, planuję czarne, krótkie, matowe. O, jak super. Ale jeszcze się waham, bo przy moich palcach parówkach niekoniecznie będzie to korzystne, a robię hybrydkę, więc minimum 2 tygodnie musiałabym je nosić. We'll see. No właśnie, właśnie mam zawsze to samo. Bardzo mi się podobają krótkie, czarne, albo ciemnowiśniowe, albo ciemnogranatowe takie paznokcie. Tylko właśnie przy moich parówkach to lepiej wyglądają jednak długie, nie? Ale bardzo mi się podobają krótkie, ciemne paznokcie. Chodź. No, no chodź. Co ci tu spadło? Przedłużać? Chodź. Natalia Szpilewska, sorka, żebym wyszczególniała, ale chili jest the best. O kotku, no jest cudowny. Tylko jest właśnie taki najmniej kontaktowy. Czekajcie, bo mi się ładowarka odłączyła, gdyż kot mi przeszedł po przedłużaczu. Ale to nic. No nie bój się, kolega, tylko przedłużacz. Czy to działa wszystko? Działa, dobra. Natalia Wojtasińska, ja standardowo... No chodź. Ja standardowo używam szminki jako róż, nie zapycha mnie. No, tak mi się wydaje, że jeżeli tylko oczyszczamy naszą twarz, stosujemy normalną pielęgnację, to wiecie, bez przesady. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje z moimi włosami? Na miłość boską. Mój lifestyle blog. Widzę dziś make-up na wypasie. Pozdrawiam. Dziękuję. Właśnie mówiłam na Insta, że pierwszy raz od nie wiem kiedy mam tyle cieni na powiekach. Edyta. Ja jestem dumna z mojej przyjaciółki, która wczoraj miała pożar w bloku. O mamo, drzwi obok. A miała pełno dymu w mieszkaniu, mimo to zebrała całe zwierzę, 2 koty, pies i uciekła z balkonem z parteru. Of course. O wow. O matko, jaka biedna. Mam nadzieję, że wszystko okej tam w ogóle, nie? O rany. Pani W. Czy nie irytujecie, że coraz więcej kanałów beauty stało się blokami reklamowymi bez szczerości, bez prawdy i nawet nie świadczysz informacji, że to współpraca? Powiem ci, kochana, że nieludzko mnie to irytuje, dlatego też oglądam bardzo znikomą ilość kanałów beauty, bo to się liczy, a w sumie nie potrzebna mi stosówka, bo to się tyczy jakby no głównie jednak polskich kanałów, nie? Bo jeżeli chodzi o kanały tam brytyjskie czy amerykańskie, to coraz bardziej się jednak przestrzega tego, że trzeba robić taki disclosure, czyli trzeba dawać znać, jeżeli coś jest treścią sponsorowaną albo coś w tym stylu, natomiast u nas nikt tego nie przestrzega i to nie jest egzekwowane w żaden sposób prawnie. I, no i dlatego taka lipa. O, Fashion Wheel mówi Lost Cherry Tom Ford, to jest mowa o słodkich, wiśniowych zapewnie perfumach. Blunt...
Blood and Bruce. Kinga, planujesz może wrócić do serii Kobiet Moc i do niekosmetycznych ulubieńców? Udzielam twoje polecajki serialowe. Dziękuję bardzo, kochana. Wiesz co, no jak coś mi się trafi fajnego do polecenia, to polecam gdzieś tam albo właśnie w piątkach, albo w ulubieńcach miesiąca. Nie deklaruję się, bo jakby wiem, że moja ilość czasu będzie się teraz diametralnie kurczyć, więc nie deklaruję się z niczym, niestety. No. Będę starała się kręcić jak najwięcej mogę i jak najwięcej będę w stanie. No ale no jakby fizjologia człowieka w ciąży nie na wszystko mi pozwala, a potem pojawi się maleństwo, więc też pewnie przez jakiś czas będę ograniczona umysłowo i fizycznie. Także zobaczymy. Natomiast dziękuję, że o tym wspominasz. Bardzo to miło jest. Natalia też poleca Tom Ford Cherry. O, Natalia druga też poleca Tom Ford Cherry, czyli to jest ten perfum. Magda Kątowska, czy Mała Czarna nie ma akordu wiśniowego? Tak mi się kojarzy. Co to jest Mała Czarna? Natalia Szpilewska, Ragnarek chrapiący na ramieniu, super, brakuje mi zwierzęcia w domu. No, powiem ci, że nie wiem, jakby mi się żyło. Zwłaszcza teraz, jak już mam cztery mamy zwierzęta w domu, więc cały czas coś się dzieje, coś łazi, coś ten. I niby to jest czasem wkurzające, że cały czas coś ci łazi, albo coś ci miałczy, albo coś ci chrapie. Ale jak jest taki moment, bo są takie momenty, że na przykład wszystkie zwierzęta śpią i jest cicho, to znowu ja idę sprawdzić, czy wszystko ok i ja z nimi gadam, nie? A Magdalena Kątowska, La Petite Robe Noire. Nie wiem, bo to tak nie do końca, kurde, mój świat. Angelika Łośniak. Moja Kicia też nie lubiła być głaskana, uciekała, odkąd odkryła, że za pogłaskanie jest nagroda w postaci kąska z lodówki, przekonała się. O, widzisz. Sonia Kusińska, o life, Essa. Essa, Sonia. Natalia Wójt, aha, zdecydowanie ma, Little Robe Noire też ma wisienkę, piszecie. Kamil Wrumel, pozdrawia, pozdrawiamy, Kamilu. Możecie zostawić garnek? Mam garnek z kaszą na piecu w kuchni. Nie zjecie kaszy. Jakby nie ma takiej możliwości, żeby koty zjadły kaszę. Nie te. Nie wiem, co tam się dzieje. Pszczoła 88. Witam serdecznie, pięknie, a zarazem uciekam spać. Po piątej pobudka, EPS, dobrze ci w tej ciąży. Dziękuję i miłej pobudki, miłego snu. Zofia. Poszłam po drzwi sypialni, zasłuchiwać, czy to mój mąż tak rapie, a to twój Ragnar. Wstaje o 4:30 do pracy, więc chodzi spać po wieczorence. No, on chrapie. Normalnie, że Damian mi chrapie, wszyscy mi chrapią. Kamilu, muszę kończyć, pozdrawiam serdecznie, kiedy będzie live kolejny. Wszystkiego dobrego, Kamilu, bardzo dziękujemy, że wpadłeś, a live pewnie będzie w przyszłym tygodniu. Chyba, że na Instagramie, bo właśnie pytałam Was o to i na grupie, dziękuję za odpowiedzi, i na Instagramie. Pytałam Was o to, czy wolelibyście live'y na Insta czy na YouTubie, bo czuję się, że trochę zaniedbuję mój Insta świat czasami. Jezus Maria, psik! Zostawić to tam. Kurkozjady. Pytałam właśnie, czy wolelibyście te live'y na Insta, żeby były, czy żeby były na YouTubie, czy 50-50 jakby. I oczywiście ludzie z Facebooka, z mojej grupy napisali mi, że głównie, że woleliby, żeby te live'y zostały na YouTubie w większości. Natomiast kiedy zapytałam na Instagramie, to oczywiście większość osób woli, żeby one były na Instagramie. Także myślę, jak to rozwiązać, ale myślę, że będę po prostu tak robić, że live'y na YouTubie zostaną i live'y na Instagramie się pojawią po prostu, bo do tej pory jakby nie robiłam ich prawie w ogóle. W zeszłym tygodniu zrobiłam jeden i mi się spodobało. I myślę, że będę robiła na Insta, tylko one pewnie będą bardziej w jakichś takich porannych porach, a YouTube zostanie takimi live'ami wieczornymi, jakby przy Maryjce, bez Maryjki, jest oszukiwaną Maryjką. Także jeżeli jeszcze mnie nie macie na Insta, to oczywiście zapraszam, bo tam jest mnie więcej, nie ukrywam, niż na YouTubie. Jest więcej takiego normalnego mojego życia i jakieś Insta Stories i w ogóle. Także może jutro rano jakiś live na Insta będzie. Bo też dużo mam na przykład takich treści, które niekoniecznie chcę, żeby były filmikami na YouTubie. Czy nie chcę mi się robić z tego filmiku całego, ale chętnie bym coś pogadała głupio na Insta na przykład, nie? Także myślę, że trochę więcej się tego pojawi na Instagramie, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie ma na Insta.
Natalia Szpilewska. Czym to jest spowodowane, że włosy się przetłuszczają bez rozjaśnienia? Ja mieszkam w Okrzykocie, także do Rossmana mam ograniczony dostęp. Czym to jest spowodowane? A czy to nie jest niczym spowodowane? Chodzi tylko o to, że rozjaśnianie jako proces, czy w ogóle farbowanie intensywne, czy pewnie trwała, pewnie też. Każdy taki proces chemiczny intensywny jakby niszczy strukturę włosa tak naprawdę, otwiera jego tam cebulki i w ogóle. Ten włos jest po prostu przez to bardziej przesuszony. W sensie bardziej wysokoporowaty i też bardziej przesuszony, nie? Nawet się mówi, że włosy właśnie suche, czyli rozjaśniane, farbowane, prostowane i tak dalej. Włos taki świeży, wyrośnięty. Tutaj przy skórze głowy mamy najzdrowsze włosy, bo one świeżo co wyrosły, jeszcze nie są zmaltretowane, nie są, nie wiem, suszarką, prostownicą, właśnie farbami, rozjaśniaczami zjechane życiem, po prostu nie są zmęczone. I wtedy się po prostu bardziej przetłuszczają, bo są, mają taką bardziej swoją własną strukturę. Natomiast im bardziej zniszczony jest włos, tym bardziej jest suchy, tym mniej ma też naturalnych olejków, tym bardziej się przetłuszcza też, nie? Także zawsze, jeżeli rozjaśnię włosy, zwłaszcza od skóry głowy, to przetłuszczanie się naprawdę diametralnie obniża, nie? Ania Tobielen. Hejka, kupiłam sobie ten krem kolorujący Nuxe w jasnym kolorze i jest mega. Zdecydowanie wolę podkłady z takim efektem, czyli świetlistą i nawilżoną niż matową skórę. Wtedy moja skóra wygląda ble. Bardzo się cieszę, że się sprawdził, kochana. Dziękuję Kamilu za łapkę w górę. Natalia Wojtaszyńska pisze, że nie mam parówek. Mam parówki. Mam parówki, tylko je maskuję paznokciami, ale popatrz z tej strony i zignoruj paznokcie. Mam parówki. I w lodówce też mam parówki. Nie mam parówek w lodówce. Akurat nie mam parówek w lodówce. Zapiszę live'a Kamilu, dziękuję. Anna Wasik. Hej, wygląda rewelacyjnie, tylko w stanie błogosławionym. Wielkie dzięki za umilenie wieczoru. Pozdro dla kotów Ragnara. Dziękujemy bardzo, Anno. Wszyscy z kotami Ragnarem i dzieciątkiem w drodze i kotami dobijającymi się do garnka. Tam jest tylko kasza. Tam jest kasza i bodajże brokuły. Jak koty zjedzą brokuły, to umrę ze śmiechu. Cześć, Aneta Żory. I cześć, Marta P. z zimnej Anglii. Jak bardzo zimnej? Ile masz stopni? Bo u nas tutaj ostatnio minus 7 było w nocy w Gliwicach, w mieście. Mufinka, odnośnie haski, nam kiedyś uciekł i zagryzł sąsiadów wszystkie kury, kilka kaczek i indyki. Podziękowali nam, bo ktoś załatwił za nie brudną robotę przed weselem. Uuu, to dobrze. No nam też kiedyś właśnie, on taki był, że zwiewał co jakiś czas i potem prowadził sąsiad, że coś tam z kurami nie tak jest, nie? Asia Kowalska pyta, jaki krem pod oczy polecam dla 20-latki. Kochana, tak naprawdę, no zależy jaki masz problem, ale w wieku 20 lat to możesz działać w jakiś sposób prewencyjnie, ale niczego bardzo intensywnego bym nie używała. Tak naprawdę przeciągałabym, bardziej bym zainwestowała po prostu w lepsze serum być może do twarzy plus jakiś kwas hialuronowy i tą trochę lepszą pielęgnację przeciągałabym aż pod oczy po prostu i jakby dobre serum i kwas hialuronowy i potem krem nawilżający. Natomiast jeżeli masz jakby takie stricte... Bo wiesz, na pewno jeśli nie masz zmarszczek, możesz mieć zmarszczki mimiczne. W ogóle zmarszczka mimiczna to nie jest określenie, które lubię, bo ludziom się potem wydaje, nie wiem, jakby to tworzy kompleksy jakby w ludziach, nie? Mówienie o zmarszczkach mimicznych, bo to jest po prostu nasze grymasy twarzy, nasze ruchy skóry, to jest po prostu nasza naturalna ekspresja, to się nie powinno nazywać zmarszczka, bo zmarszczka jest już teraz tak pejoratywnie nacechowanym słowem, że po prostu ludzie... ciepieje, a to nawet dostają kocie kwiku na słowo zmarszczka, nie? Także tu bym się nie schizowała pod tym kątem jeszcze w ogóle, nie? Możesz powoli gdzieś tam rozejrzeć się za jakiś czas, za może jakimś kremem, który zawierałby jakieś właśnie peptydy w składzie, coś w tym stylu. Chyba, że Ci zależy na jakimś delikatnym efekcie rozjaśnienia. To jest dużo takich produktów. Jest ten Banana Bright z Ulle Henriksena. On ma takie trochę rozświetlenia pod oczami. Natomiast to wszystko zależy od Twojej skóry i predyspozycji. Nie schizowałabym się jakby za bardzo na tym punkcie jeszcze, nie? Natomiast na pewno tę pielęgnację twarzy, której używasz normalnie, przyciągałabym zawsze pod okolice oczu, żeby nie zapominać o tej części twarzy. Natalia Szpilewska. Polecajki są najlepsze. Evo serum z kwasem hialuronowym odkryło mój świat. Natalia Szpilewska. Essa! Zaczynamy znowu. Joanna Szewczyk
pisze, że czeka na live'a na Insta. Czekałaś na live'a na Insta, ojej. Ale pisałam, że będzie na YouTubku. A czy na pewno o to chodzi, że też chcę... No ja wiem, o co chodzi. Też lubię czasami sobie włączyć na Insta, a czy albo przeglądam Insta i ten. Chociaż live chyba częściej na YouTubie oglądam akurat. Ale rozumiem, że ktoś jakby częściej używa Instagrama, więc na pewno live na Instagramie się pojawią. Tak jak mówię, może jutro, pojutrze coś się uda zrobić. Także no, tak jak mówię, na pewno będą. Bezwysiedzy Marta mówi, że na YouTubie jednak live. Natalia Bartasińska. Mi obojętnie, gdzie jest live, ale wygodnie, żeby nie był dzielony jeden na pół. Okej. Okay. Noted. Natalia Szpilewska. Haha, psik nigdy nie działa, miałam kotka kiedyś. Bo właśnie ktoś mi tutaj pisał kiedyś. Coś to było. Coś było z tymi kotami, nie wiem, czy coś mi łaziło i mówiłam, że po prostu, że nie wiem jak je ten, żeby przestały i ktoś mówi, no wystarczy przecież zrobić psik, psik i kot ucieknie. A ja mówię, psik! I ten Jezus i Gragnar się budził. I te koty w ogóle w dupie, nie? Także psik nie działa. Natalia Wojtasińska, byłam na live na Instagramie, była to świetna niespodzianka. O, jak miło. To ostatnio rano ten co był, nie? Agnieszka J. Dzięki za super pozytywną energię, którą totalnie zarażasz. Lecę spać live, a obejrzę jutro o 6 rano. Jestem zdawanym skowronkiem. Pozdrawiam, miłej zabawy dziewczyny. Dziękujemy bardzo, kochana. Miłego snu. Ten w ogóle też jutro wstaje rano, więc proszę mnie budzić na Instagramie, bo idę do lekarza, ginekologa. Miałam dwie wizyty już odwołane u mojego pana ginekologa. W sensie, że w tym roku jeszcze nie byłam u ginekologa. Tak, byłam przed świętami zaraz i nie miałam jeszcze wizyty w tym roku. I tylko, no tak mi się wydaje, że to mógł być COVID, bo i pan ginekolog, i moja pani położna, która, znaczy jakby wchodzić do gabinetu, najpierw do położnej, potem do pana ginekologa. I oboje z nich nie było przez długi czas. I obawiam się, że to mógł być COVID, ale dzwoniłam dzisiaj i jest już pan doktor normalnie, jutro mam wizytę, także fajnie, dobrze, że wszystko dobrze. No, ale dobrze, wszystko dobrze, no. No, także muszę wstać rano, bo na rano mam wizytę. Także to jest dla mnie trauma, bo wstawanie rano to nie jestem ja. A czy w lecie tak? W zimie nigdy. Never. Kasia 91. W rodzinnym domu zostawiłam 3 koty, teraz mieszkam z narzeczonym, który ma uczulenie na kocią sierść. Jak żyć? Zastanawiam się, czy fat odpowiednio rekompensuje mi brak zwierzaków. A łysy kot? Są te łysy koty, nie? Mi się podobają te łysy koty. Wiem, że ludzie ich nienawidzą. Nawet Damian mówi, że są straszne, a mi się podobają. A Damian jest po prostu świrem na punkcie kotów. Ogólnie na punkcie zwierząt, nie? Ale no, mi się podobają. A powiedzcie mi, bo na przykład... No daj sobie tutaj tą mordkę piękną. No nie bój się, możesz już... I ten tak nie jest daleka, najlepszy jest. Ten, powiedzcie mi, bo na przykład wiem, że jak ktoś ma uczulenie na psią sierść, to są te psy z włosem, nie? Są psy, które mają włosy, a nie sierść. I wtedy jakby nie ma problemu z uczuleniem, a nie ma takich kotów, które mają włosy, na które się potem nie ma uczulenia na przykład? Bo tak jak mówię, no z psami chyba tak jest niektórymi, nie? Czy to wymyśliłam? Magdalena Kontowska pisze, że obojętne będzie i tu, jak słodko. Bez wyszedł w Marta, top 3 wymarzone miejsce na wakacje, czyli na mojej bucket list. Czyli tam, gdzie bym chciała jeszcze polecieć albo pojechać na wakacje, jeżeli świat na to pozwoli nam. Na pewno, tylko 3, na pewno musi być ciepło i na pewno musi być plaża i na pewno musi być woda. Mam i tak ciepło, że była plaża, woda i czysto i dobre jedzenie. Czyli właściwie jest pełno takich miejsc. Na pewno chciałabym wrócić jeszcze na Wyspy Greckie, bo tam mi się tak podobał po prostu ten klimat i ta ciepłość i ten błękit nieba i wody i te białe skały i ten piasek, oh, i te białe budynki i te różowe kwiaty po prostu. Do tego wszystkiego jeszcze jest taki orgazm wizualny, wygląda to wszystko przepięknie, także na pewno te miejsca. Na pewno chciałabym, co bym chciała, nie ciągnie mnie na przykład tak bardzo w takie wszystkie jakieś azjatyckie tereny, jakieś tam Zanzibary i w ogóle jakieś Bali i te, jakoś nie wiem, nie mam takiej potrzeby, bo ja też lubię, jak mam wakacje, to lubię mieć świadomość jakby, że miejsce jest osadzone w jakiejś takiej historii i kulturze, z którą się w jakiś sposób chyba identyfikuję.
nie wiem, tak mi się wydaje, na przykład na Wyspach Kanaryjskich było to, że super miejsce, żeby wypocząć, natomiast nie mam tego osadzenia, nie wiem, w takiej, wiem, że to brzmi może jakoś dziwnie, osadzenia, że nie wiem, jestem we Włoszech i mam jeszcze jakieś zabytki, jakieś muzea, jakąś kulturę, sztukę, jakby, że to wszystko się jakby przenika, nie? Także brakuje mi często tego, natomiast też doceniam taką mega, mega, mega dzicz i fajność. Na pewno chciałabym wrócić na Wyspy Greckie, na pewno chciałabym zobaczyć Australię, na pewno chciałabym zrobić, nie wiem, miesięczny wypad do Stanów i jakimś starym vanem po prostu pojeździć po Stanach Zjednoczonych. Jest mnóstwo takich rzeczy, na pewno chcę wrócić do Islandii, tylko właśnie jak będzie dzień polarny, a nie jak będzie zima. No jest mnóstwo, Nowa Zelandia jest przecież przepiękna, Ameryka Południe, no, milion takich miejsc, na pewno jeszcze Portugalia, no milion takich miejsc jest, które bym chciała. Które bardzo bym chciała. A Redka pyta, czy to chłopczyk. Piesek chłopczyk, tak. Cześć Sylwia S. Loki księżniczki. Elisa White, polecam piękny zapach, polecam kobietę twardo, sąpiająca po ziemi i pewnych siebie cudo truskawki chyba tu są. A to jest z wisienką? Pytam z czereśnią? Sonia Kłosińska. Ostatnio zamówiłam 4 sztuki podkładu tego AA Oxygen i mi po trzech dniach anulowali zamówienie, bo braki w magazynie. Genialny on jest. No jest świetny. Dlaczego wycofują takie dobre rzeczy za 10 zł? Powiedzcie mi. Jest szokująco dobry. Był. Świętej pamięci. Request in pace. Blond i hot. Przyszła mamuśka. Merci. Joanna Szewczyk. Mój kot lubi brokuły. A na rukole rzuca się bardziej niż na mięso. O, shit, madafaka. Nie, to u nas jak zaczynam cokolwiek, jakiekolwiek gotowanie i pojawia się zapach surowego mięsa, to mam pod stopami 3 hieny w postaci kotów. Ja po prostu czują surowe mięso, to im się włącza jakiś totalny dziki instynkt. Kiedyś zżarły pomidora, rzeczywiście. Kiedyś zżarły pomidora, to było raz. Ale tak to nie, raczej warzyw, owoców nie tykają zupełnie nigdy nie. Katarzyna Opydo. No widzisz, mówiłeś kotu, że jest tuściutki, to się dobija do kaszy z brokułami, a to chyba drugi się dobija. Chociaż nie wiem, nie mam prawa wiedzieć, który się dobija, ale no masz rację, może mu się zrobiło głupio. Weszła na bit. No i księżniczki pisze, że live na YouTube są super. No to cieszę się bardzo. Natalia Szpilewska. Dobrze, że przypomnienie o łapkach w górę, ja jak zwykle na ostatku, na innych filmach też wyczekuję, zostaw lajka. Naprawdę? A ja nigdy tego nie mówię. Jakoś tak czułabym się głupia, jakbym to mówiła. Cześć Karolina Piecka. Marta P. Kochana, ty już nie pamiętasz, że nasze polskie minus 7 jest cieplejsze niż angielskie 0. Prawda. Jest to prawda. Daria 17. Pytam, siema, czy z powodu ciąży cierpisz na ból nóg? Wiesz co, nie mam tego problemu. Ostatnio czasem, ale też tak sporadycznie mam takie skurcze w łydkach. To też jest ponoć normalne w ciąży, ale tak sporadycznie. Jeszcze odpukać też, a czym czuję, że mi puchną no dosyć mocno kostki, jakby czuję to po butach, nie? Jak chcę założyć jakieś kozaki, ten czuję, o, coś tutaj jest. Ale tak naprawdę głównie poruszam się w UGG, moich UGG, albo w Nike'ach, w Adidasach po prostu. W kozakach też czasem chodzę. Myślę, że bardziej bym to zauważyła w lecie. A tutaj jak jednak te nogi zazwyczaj są zakryte i jest zimno, to jeszcze no póki co nie. Tak jak mówię, no mam termin na koniec kwietnia, więc jeszcze najcięższe miesiące przede mną, więc być może się to zmieni. Ale na razie nie, no odpukać nic mnie w tym momencie w ogóle nie boli. Blood and Bruce. W co według Ciebie powinna zainwestować 30-latka, jeżeli chodzi o pielęgnację, jakieś święte grale? Retinol. Dobry, czy nawet nie musi być dobry, po prostu retinol. To jest to. Pogooglować, sprawdzić temat, zacząć od małego stężenia, powiększać, ale retinol to jest to, co zmienia naprawdę wygląd skóry. Poza tym nie możesz od tej pory zabrać kwasu hialuronowego. Witamina C jest oczywiście zbawienna. Zbliżenie to takie są główne rzeczy, nie? Tak, żeby trzymać tę skórę jak najdłużej w jak najmniejszym stanie, według mnie. Paulina S. Hej, kupiłam ostatnio farbę
Alfa Parf Milano. Nie wiem, czy to tak, jakaś znana firma. Tak, tak, znana. W ogóle się nie znam, kolor to 904, powinien być taki miedziany blond, ale boję się nałożyć, bo przeczytałam, że mi uciekło. Co przeczytałaś? Że zawiera nadtlenek wodoru, a ja mam już zasuszone włosy i nie wiem, czy może nakładać na nie, boję się, że odpadną, a chciałam po prostu zmienić ich odcień, co o tym myślę. Nie znam się w ogóle na tych farbach, a to jest normalna farba. Tutaj jakby w przypadku farby do włosów ważne jest, jaki użyjesz wody, czyli utleniacza jak mocnego. Jeżeli chcesz tylko zmienić ich odcień, to użyj po prostu jak najsłabszej wody. 3%, 6%, 3% pewnie Ci wystarczy, bo on Ci odrobinę przyciemni, ale jak to jest odcień na poziomie 9, a masz rozjaśnione włosy, to 3% woda Ci w zupełności wystarczy. Maksimum 6, chociaż według mnie to nie jest jakoś mega potrzebne. Na pewno nie 9, na pewno nie 12, bo jakby to jest ten problem. Nie lepiej wybrać jakby słabszą wodę i krócej i dłużej trzymać, jak już, nie? Albo krócej. No zależy, jak jesteś bierz tego, nie? No, ale nie znam tych farb, nie używałam jakby. Jak ty chlapisz za rogu. Natalia Wytasińska. Nie wiem, co jest z haskim, ale jeden od sąsiada prawie zabił mi kota. Niestety umiem obsługiwać karabin. Psa by mnie ruszyła, ale sąsiada nie wiem, całe szczęście nic nie stało. Haskie to mają, wiesz, to jest ich instynkt. One są takie bardzo pierwotne. To jest piesku. Napadź. Joanna Arty. A teraz jeszcze mam... Patrzę na to, nie? To. Tak? A niby nie było go widać, bo mi na kolano przed kot. To mam kota jeszcze miałam. Tam. Coś przeskoczyłam. Joanna Arty. Witaj Kinga, jak wypada porównanie Shadow Tilbury Hot Flawless Filter Foundation i Nuke Spion nawilżający krem tonujący twarzy? Hot Flawless Filter Foundation? Nie wiem, co to jest nawet. Bo Hollywood Flawless Filter, jeżeli chodzi Ci o ten rozświetlacz, to nie jest podkład. Jeżeli jest jakiś nowy podkład, czekajcie, muszę wypracować, od Charlotte, który ma nazwie Hollywood Flawless Filter, to ja nie znam tego produktu. Muszę wypracować nowy jakoś. To nie znam, nie znam tego produktu. Jeżeli chodzi Ci o porównanie Hollywood Flawless Filter for Youthful Glow, bla bla bla, do Nuxe, to są całkiem inne produkty, bo Nuxe to jest podkład na krycie, a Hollywood Flawless Filter nie ma w ogóle krycia, tylko ma blask, nie? I takie właściwości wygładzające jakby okolki w górę. Kinga zasługuje na więcej słów. Dziękuję, kochana. Izabela Cisek. Zgodziłam się i mam pytanie, co u Oma. Nie będzie tego widać, bo jest za jasno. U Oma. Odcień to jest Maja. My A-E-A. Maja przez Y. Y też oni robią właśnie dzisiaj film przed chwilą, także też powinien się pojawić w tym tygodniu może. Raguś, jesteś tak ciężki, żeż mnie kolanka trochę mnie zdrętwiały mnie. Świetnie ten worek na ziemi wygląda. I co teraz? Teraz? A możesz iść, nie wiem, do legowiska sobie? Możesz iść sobie do legowiska na przykład? Mój mały spuści byczku? Rozumiem, że nie. Justyna Luba pyta, czy mam już ubrany wózek? Nie, ja nic jeszcze nie mam. Asia, od którego roku życia, kochana, myślisz, że dobrze zacząć stosować jakąś pielęgnację przeciwzmarszczkową po 25 czy wcześniej? To wszystko zależy od Twojej skóry i predyspozycji. Jakby kwas hialuronowy, witamina C i dobry krem, znaczy i krem nawilżający, i filtr słoneczny, to jest coś, co normalnie od 20-25 lat rzeczywiście można spokojnie stosować. Retinol może się przydać już wtedy, jeżeli masz na przykład problem z wypryskami albo z przetłuszczającą się za bardzo skórą, bo on też na takie rzeczy jest przepisywany. Ale no 25 to myślę, że jest jakby dobry czas. Mogę Ci dać na łóżko? Bo jesteś strasznie ciężki. Mogę? Mówi, że nie, ale chyba muszę, bo jest strasznie ciężki już. Idź na łóżko. Pomachaj. Idź na łóżko. Fyk, skok, no idź. O, dobra. Pozbyłam się mopsa. Pozbyłam się z mopsa. Z nóg to oznacza wolność. O Jezus, to oznacza, że wszystko mi spada i się kręcę na fotelu i nie mogę się wyprostować. Dobra, jestem. Żyję. Śpij sobie. Stoi na mnie, patrzy z wyrzutem. Jak to mops? Jak to mops? Blondy, dobrze prawisz, mam co polać. Loki, księżniczki. Czy kosmetyki Too Faced to dobre kosmetyki, jeżeli możesz powiedzieć
naprawdę wdzięczna. Tak, bardzo dobre kosmetyki. Natomiast firma jest ostatnio dosyć mocno kontrowersyjna. I wielu youtuberów jakby bojkotuje tę firmę albo coś w tym stylu. No chodź kolejnek jak chcesz. Ale same kosmetyki, no według mnie są bardzo dobre. Podkłady mają świetne, cienie do powiek mają świetne, bronzery mają super, korektory mają bardzo fajne, także jakby jakościowo jest fajna. Natomiast też właściciel jest kontrowersyjny i to takie jest wszystko, wiecie. Aneta Żora, ja też chodziłam do ginekologa w Liwicach. No widzisz. Violetta Rudzik. Witam serdecznie, młoda kobietko. Mam 54 latka. Czy polecasz krem koloryzujący z Nuk całuski za zwierzaków? Dziękujemy bardzo za całuski, Violetto. Myślę, że sprawdzi się super. Myślę, że wyglądał, bo on nie wchodzi w żadne, wiesz, to załamania, w żadne nic takiego. Nie podkreśla jakby z nierówności struktury skóry w ogóle pod tym kątem, a daje przepiękny błysk. Przepięknie wygląda skóra i też ma właściwości pielęgnacyjne, więc myślę, że sprawdzi się epicko. Mam nadzieję. Natalia Szpilewska. Jak to jest z tym ginekologiem w czasie ciąży? W Szkocji mi planuje, ale nic się nie dzieje. Nie rozumiem za bardzo, kochana. Planuje, a nic się nie dzieje? Nie wiem, jest w ogóle. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie znam się zupełnie na co mnie dotyczy. Natomiast na zagranicznej opiece i co nie przysługuje i tak dalej, to nie mam pojęcia. Wiem, że w Polsce chyba jest tak, że każdemu przysługuje w ogóle opieka, kto jest w ciąży. Jakby nawet jak się niby nie ma ubezpieczenia, coś takiego chyba jest. To chyba każdemu w ogóle, kto jest w ciąży, każdej kobiecie przysługuje jakby opieka. Chyba przysługuje od któregoś tygodnia coś takiego, że przysługuje prawo chyba do położnej, czy do jakiejś informacji. Coś takiego chyba w ogóle jest. Nie wiem, jak często według prawa i tak dalej trzeba mieć wizyty, czy coś takiego, ale no ja mam normalnie chyba co 3 tygodnie, pani wyznacza, co 3-4 tygodnie. No teraz się jakby przyłoża z różnych przyczyn, ale nie mam pojęcia, jak jest poza Polską. Nie wiem w ogóle, kochana. Blondi, uwielbiam wstaje rano, ale obudzić mnie trzeba. Aleksandra Lam. Mam alergię na koty, nawet jak mają włosy, to jest to samo. Podobno alergeny są też w silnie kota. O kurde, kiepsko. Hajna psik. Psik zacznie działać wtedy, kiedy weźmiesz tę wodą i zaczniesz kotki psikać i w trakcie mówienia psik, psik, później będą butelki się bały samego mówienia psik. Mamy butelkę z wodą, taką do kwiatków i one jak widzą butelkę, to uciekają. Boją się widoku butelki, natomiast nie mam jej pod ręką, ale z samego dźwięku psik, no średnio. Natalia Szpilewska. Koty bez sieści są super, sfinksy mąż nie lubi, ale... Lubi, ale mąż jak kot da się przekupić. Natalia Wojtasińska. Ja drugiego z rzędu, Wolf. Natalia Wojtasińska, to ładne, co mówisz o tym osadzeniu kulturowym. Dziękuję. Takie księżniczki. Tak, mój York ma włoski, nie sierść, także idealne dla alergików, a co do kotów, to pewnie ten bez włosków bidny zawsze mówi zimno. Pewnie tak, no ten nasze polski to w ogóle. Jest jak ja mam oko czerwone, matko. Marta P. Hej Kinga, jak zawsze wyglądasz cudownie. Merci. Ciąża powoduje, że wyglądasz blossom. A teraz do sedna. Proszę powiedz mi, czy korektor Glossier, który ty masz w odcieniu medium, to odpowiedni G6? Nie wiem. Muszę to sprawdzić, bo dużo osób mnie o to pytało. Jak kupowałam te korektory, to było tylko chyba 6 odcieni. Spróbuję wygooglować szybko. Glossier. Wygooglować. Concealer. Old Medium. Zobaczymy, jaki to cień. Okej, jest. Zajęło mi to 5 sekund. Tylko mówię, takie rzeczy można wygooglować. Już patrzę. Tak? Co to było napisane? G6. Tutaj jest napisane na jakimś forum, że medium to jest G9, a dark to było G6. Także G9, z tego co rozumiem. Zobaczę, bo tu są jeszcze jakieś komentarze do tego.
G9 to jest medium. Tak. Dobranoc Ragnar, co ci ludzie mówią. Zofia. Byłam w Nowej Zelandii i polecam maleńkie miasteczko Rotorua. Maorysi, ptaszki, kiwi, gejzery i zupełnie inny kolor niż w Europie nieba. Wody i trawy, coś cudownego. O, Loki Księżniczki mówi, że maltańczyk to pies dla alergików. Na tyle była taśnińska. Faktycznie witamina C i retinol, takie rzeczy, które najwięcej u mnie po 30 zmieniły, i tonik kwasowy, niby nic, a jednak robi różnicę. Tak, prawda, zapomniałam zupełnie o toniku kwasowym. Kamyk, Ragnar śpiąc na twoim brzuchu jeszcze z tym językiem jest hitem. Kasia S. Wcale nie wytrzymałabym z chrapiącym psem, nie znoszę tego dźwięku. Chociaż się oglądam, dziękuję. Wiesz co, kwestia przyzwyczajenia. Ja jakby nie wyobrażam sobie życia bez mojego psa, więc jakby to tak działa. Kasia 91. My tu gadu u mnie na obiad jutro, już jest. Już jest na jutro i chyba na cały przyszły tydzień, bo wyszło mi 5,5 litra zupy jarzynowej. Co tak patrzysz, mops? Znów. Kupiłaś farbę profesjonalną, to musisz do niej dokupić na ulotkę. Przeczytaj sobie kolor, nie chodź po kąpie. Proszę cię, nie chodź po kąpie. Ulotkę, którą będzie napisane, jakąś wodę po prostu, nie? Chyba, że tutaj, poczytaj, może wygoogluj, bo nie znam. I w PW pyta, dlaczego firma Too Faced jest kontrowersyjna? A, właściciela. Ten Gerard Bendino, czy coś tam. Zdał tę firmę, więc jakby nie jest już, ma tylko teraz jakby udziały. Teraz mi kot siedzi w ogóle na nodze, nie? To jest ten kot, co lubi pazurami być drapany. Także on sprzedał go jakby w tej firmie, ale jest bardzo silną postacią. Dużo osób go nie lubi. Jak to było dokładnie? Jak były chyba jego urodziny, czy coś takiego, to był ten tort i na torcie było coś takiego, że Rich Life Matters i to było akurat w momencie, jak już był ruch Black Life Matters i w ogóle, no i takie jakby bardzo niefajne akcje i zagrania, także no ludzie go bardzo nie lubią i firma jest no kontrowersyjna w tym momencie i są youtuberzy, którzy ją bojkotują. Natalia pyta, co mam za podkład dziś, kochana, to jest Max Factor, ten taki z tubeczką. Ten Miracle coś tam, ale jutro będzie w filmie on. Nie będzie. Ale to jest ten taki z tubeczką, w tubeczce z słupeczką. Blondie pyta, czy będzie spotkanie w tym roku z fanami. Po pierwsze, kochana, nie lubię w ogóle określenie fani, to jest takie ten. Po prostu nie wiem, widzę, bo osoby, z którymi się lubimy, ale jakby nie czuję się osobą, która ma fanów, na miłość boską. Jak tylko by COVID-a nie było. I w ogóle, no to pewnie, że tak, nie? Jasne, że można się spotykać gdzieś tam, nie? Teraz Ragnar patrzy, ma na mnie z nienawiścią jednym okiem, bo jest na łóżku, a ja mam na nodze kota i on mnie teraz nienawidzi. A kocham cię, Ragnarku, wiesz? I spojrzał teraz na kota z nienawiścią. Natalia Wojtasińska jako, że mam koronawirus i dużo czasu, co zrobiłam dziś prawilny bigos, a taki ze śliwką i na winie? Aga M. Baden. Hej dziewczyny, czy macie coś sprawdzonego na trądzik różowatym? Pozdrawiam. Na trądziku różowatym niestety się, kochana, nie znam, ale tutaj chyba musi dermatolog albo jakiś wypowiedzieć, bo to jest taki grubszy temacik, nie? Natalia mówi, że nie wiedziała, co chodzi z tym drama Too Faced. FPW. To jest ten kot, co go w Empiku zamknęli. Tak, to jest ten kot. I to jest jego uszko właśnie to. To jest jego ucho. I co więcej, ostatnio Damian go znowu wypuścił i coś miał zrobić i go nie ma. Bo kola znowu wszedł do Empiku. Ja mówię, bardzo, bardzo kurwa zabawnie w tym stylu. On nie na Empiku i ten kot znowu go Damian musiał wyciągać. To była jakaś eku. Także, że on kot Empikowy, to jest ten kot, co wyje. Tak? Chcesz się pokazać? Wiesz, ludzie myślą, że rzucam kotami w ścianę. To jest ten, co się właśnie ze mną... To jest zupełnie przekupiony. Kasia, bo teraz już nie mam jak to usiąść? Czy idziesz se? O, spokój.
Natalia. Nie, a Natalia nie załapała, nie wiem czego. Marta, o matko, ja nie znalazłam. Ty boska jesteś. Nie, spoko, spoko, spoko. To na tym forum Reddit. Ty akurat mi wyskoczyło i ten. Ale jestem szpieniem. Po prostu jak trzeba coś znaleźć, dajcie mi 3 sekundy, znajdę to. Kasia 91. Nie. Tak tam śliwowicą nawet bigos. Zostań moją mamą. Ze śliwowicą bigos, to tego nie jadłam nigdy, powiem ci, ale brzmi zajebiście. Nie było. Moja idolka. Anna Pan. Trądzik trudniejszy w leczeniu, tu potrzebny dobry dermatolog. No właśnie. Blondy. A w 16 jest wysa... Tak, wysa druga. Co wy na to? Czy jeszcze mamy o czym gadać? Czy jeszcze mamy kogo obgadywać w ogóle? Czy widzieliście mój... Aha, mój dresik jest teraz czarny, włoski, nie? Ale mam sobie dresik ostatnio. Rzecz, którą kupiłam nie na lumpie, co się rzadko zdarza. Są spodnie i jest bluza. I pokazałam go wczoraj na Instagram, bo to już zniknęło. I w ogóle kupiłam go w firmie C&A, w tym sklepie C i A, gdzie nigdzie nic nie ma. Nigdy nic nie ma. Ma nawet takie metalowe te skryf i spodnie 20 zł. Pić wody za 40 zł. Dziękuję. O nie, pojawiły się. A czy nie o nie? Żartuję. O tak, pojawiły się komentarze. I w PW pyta, to nie wiem, czy to u mnie tylko tak zaczyna, czy u wszystkich. Nie wiem, kochana. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie wiem. Lametta pisze, że trądzik brzuszowaty poprawi się, jak zadbacie o dietę i jelita. Nic innego nie pomoże, jak to nie będzie w porządku. A na pan pisze... Dziękuję bardzo. Kasia 91. Czy tylko mi nie sprawdza się taki z Basic Lab? Zainwestowałam w serum z niacynamidem nawilżające i pod oczy i ja jestem ślepa i nie umiem ocenić, bo to przereklamowana marka. Wiesz co, kochana, ja z Basic Lab miałam tylko to serum takie pod oczy. Jest bardzo fajną formułą, jest bardzo... Nie mam innych... że niacynamid miałam z jakiejś firmy z Ordinary, podobnie, i u mnie nie zrobił nic. Natomiast inny kosmetyk Ordinary działały tam u mnie super. Retinol i peelingi i kwas hyaluronowy jakby okej. Natomiast rzeczywiście niacynami zero różnicy, nic się nie działo na twarzy. Także może to być kwestia składniku, no a co w samych tej mówię, no nie miałam jakby większej ilości, miałam tylko serum, mam to serum pod oczy. A teraz Wojtasińska, warto dać 5 litrów czegoś po bigosiku na 3 kilo, wtedy mniej czuć tłuszcz, bo tłuszczu, który tam daje. Boże, jak to brzmi dobrze. Adoptywie. Okej, tnie. O nie, wszyscy mówią, że tnie. No trudno, czekajcie, patrzę, coś tutaj jest u mnie jakiegoś oczywistego, że tnie. Nie, nie mam nic oczywistego, kochani, co tnie. Dobra, kochani, tak wszystkim tnie i wykończyliśmy wszystkie ten, a mi już oko zaraz zacznie krwawić po prostu. To może zakończmy to na dzisiaj. W każdym razie bardzo dziękuję za obecność. Jutro będzie drama mama. Też wróciłam do nagrywania. Boże, jak ten kot leży i jak ten pies leży. Skicham się. Zaraz zrobię zdjęcie i wrzucę na Insta. I zapraszam, tak jak mówię, na mojego Insta, bo na pewno w tym tygodniu jeszcze się pojawi jakiś live'ik. No i dziękuję bardzo, że jesteście. Rzecz jasna, przytulam wszystkich bardzo mocno, wszystkie ciocie i tak dalej. I w PW pisze, że Basic Lab jest na takim mega hype, wszędzie go reklamują, że nie, aż nie mam ochoty nic kupować. No, ja to znam, to samo mam. Anna Pan prosi łapki w górę dla mnie. Tak, poproszę łapki w górę dla zasięgów. Natalia mówi, że to mega... Dobra, ja nakręcę, obiecuję. Marta P. dobre noty do złożenia na siku. Powiem ci, że teraz już nie ma takich... Nie istnieją takie notki. Dobra, kochane i kochani, bardzo dziękuję za oglądańsko. I do zobaczenia jutro w dramie mamie tutaj, albo w czymś na Instagramie też. Także dobranoc. Pa.